Dzień dobry, kłaniam się Państwu w absolutnie niecodziennych warunkach. Siedzimy bowiem przed siedzibą warszawskiego studia RMF FM, a moim gościem, z zachowaniem jak najbardziej odstępu sanitarnego, jest Tadeusz Cymański, poseł Solidarnej Polski. Dzień dobry. Witam serdecznie pana redaktora i słuchaczy. Podkreślam, że Solidarnej Polski, bo pan ma co prawda wprawę w opuszczaniu Prawa i Sprawiedliwości. No i pytanie, czy teraz również się rozstaniecie? Ale rozstanieć z partią, czy z kim ja mam się rozstawać? Ja, nie wchodząc w pańskie życie osobiste, na razie skupmy się na partii. Ale na tą lekką, taką wejściową kąśliwość odpowiem tak. Zmieniałem partię, to prawda, natomiast generalnie mogę się pochwalić, że nie zmieniałem poglądów. Jestem do nich przywiązany i wierny im. Łatwość rozstawania się z ludźmi przez Prawo i Sprawiedliwość musi zastanawiać, mówił Tadeusz Cymański 9 lat temu, kiedy go PiS wyrzucał. Tak, i w tej chwili dobre pytanie. Myślę, że można przywołać tak na nie początek. Było pytania, ale co tam? Ale jest ukryte. To inteligentny redaktor tak robi. Ja bym powiedział, mottem i rozpoczęciem rozmowy może być słowa Bułata Okudżawy: dopóki ziemia kręci się, zdziwiona obrotem spraw. Takoż i ja jestem. Ale pan jest naprawdę zdziwiony obrotem spraw? Tak, 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 tak. Wie tak. Pan, dobrze, to niech pan nie tylko ja. To niech pan sobie wyobrazi sobie teraz taką sytuację. Tuż przed rozpoczęciem naszej rozmowy, pański asystent w pańskim biurze, na przykład na Twitterze, wypisuje, co powinien powiedzieć Cymański oraz w trakcie naszej rozmowy na przykład poucza pana, co pan powinien mówić. Jak by się pan poczuł i kiedy by go pan niedobrze zwolnił? Bym się poczuł, bym reagował, ale na pewno bym go nie wyrzucał. Nie wyrzucałby go pan? Nie. Normalny szef wyrzuciłby takiego dżentelmena natychmiast. A ja nawiązuję nie do jakiejś sytuacji całkowicie wyimaginowanej, tylko do tego, że premier jedzie do Brukseli, tam odbywa, jak rozumiem, trudne negocjacje, a Janusz tak. Kowalski, wiceminister z Solidarnej Polski, pisze: weto albo śmierć, bronimy polskiej suwerenności, ani kroku w tył. On mówi premierowi, jak się premier ma zachować. Absolutnie nie lekceważę takich sytuacji, oceniam je krytycznie, natomiast to, że jest opinia, panie redaktorze, absolutnie pan, nie lekceważę takich sytuacji, odniosę się do nich w poniedziałek na konferencji prasowej. Donald Tusk. Proszę pana, tak, no to wykorzystują przeciwnicy, ale proszę zwrócić uwagę, to jest, działa we wszystkie strony. Są wypowiedzi również ze strony najważniejszego hegemona, czyli PiS-u. Wypowiedź jednego, nawet prominentnego polityka, to nie jest stanowisko partii. Ale to nie o to chodzi. Młodzi wiceministrowie Solidarnej Polski pouczają wszystkich jak leci. No. Z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości rodzi się wrażenie, proszę pozwolić dokończyć, tak, że ogon merda psem. A Joachim Brudziński mówi: chcecie rządzić? Wygrajcie wybory. Jeszcze raz podkreślam, ocena koalicji uczciwa, nawet surowa, to jest ocena jej działania przez ostatnie 4 lata. I mogę zapewnić pana i słuchaczy, myśmy naprawdę jesteśmy i byliśmy bardzo lojalnym koalicjantem i program, to cośmy się umówili, realizujemy. Natomiast to, co pan mówi, wypowiedzi pojedynczych ludzi, zresztą one się zdarzają z różnych stron. Musimy z tego wyciągnąć wnioski. Okej, dobrze. Jakie pan, poseł Tadeusz Cymański, wyciąga wnioski z tego rodzaju występu? Bo to nie tylko Janusz Kowalski, to też Patryk Jaki, przepraszam, bardzo prominentna postać w waszym obozie i paru innych. Ale nawet to, co pan w tej chwili bardzo konsekwentnie czy z jakimś uporem podkreśla, coś, o co PiS ma do was pretensje. Wie pan, mnie ani ziemi, ani grzeje. To wasza sprawa. Tak, ma pretensje i o tym rozmawiają nasi liderzy. Ale to nie jest powód, żeby taką koalicję wystawiać na szwank, panie redaktorze. Ale dobrze, dla was to nie jest powód. Prawo i Sprawiedliwość czuje się przez was, powiedziałbym tak, publicznie upokarzane. Wczorajsze wypowiedzi i przedwczorajsze pod naszym adresem. Mam cytować? Panie redaktorze, szanujmy się. To, że jesteśmy mali, to nie znaczy, żeby nami poniewierać. Tak, proszę pana. Pakować walizki czy biurka. Proszę pana, wczoraj powiedziano, że tylko chodzi o bereciku. No proszę pana, czy to jest... Ale ja nie będę tu publicznie tego robił, bo ja sobie cenię koalicję tak, że nie będę dolewał oliwy do ognia, tylko będę ją łagodził sytuację. Dobrze, panie pośle, to chcemy razie porozumienia. Chcemy porozumienia. Tego chcą nasi wyborcy. To podkreślają wszyscy. Tylko teraz pytanie w takim razie, czy Zbigniew Ziobro dostał od Jarosława Kaczyńskiego listę warunków PiS-u? Rozmawiałem, przygotowując się do tego programu. Te propozycje i nazwijmy to warunki, to wszystko
My daliśmy placet Zbigniewowi Ziobrze. Naszym podstawowym warunkiem jest to, żeby był ministrem, natomiast jesteśmy otwarci na rozmowy o sprawie ustawy o zwierzętach, o covidowej. Chcemy rozmowy i nasze nawet przekonania nie są ważniejsze od trwania tej koalicji. Ona jest bezcenna. Nie możemy wystawiać jej na szwank. Przepraszam, po raz pierwszy w życiu usłyszałem od polityka, że ważniejsze są stołki niż przekonania. Kto to powiedział? Przed chwilą powiedział to Tadeusz Cymański, że nasze przekonania nie są, są mniej ważne od tej koalicji. Od trwania koalicji i programu, tak. Jeżeli pan uważa, że koalicja i program PiSu to są stołki, no to jest pana zdanie. Nie, pańskie trwanie w nim może być, jest właściwie elementem no właśnie takim, że zależy wam na tych stołkach, ale wie pan co, zostawmy to, bo nie. Ja mógłbym ten zarzut... To bardzo łatwo tak mówić, każdemu, to można każdemu to powiedzieć. Za to bardzo bym się chciał dowiedzieć, czy Zbigniew Ziobro przyjmie warunki, które dostał od Jarosława Kaczyńskiego. Dzisiaj, z tego co wiem, powiedział mi, przedstawi nam jako zarządowi, chociaż ma otwartą rękę do rozmów z Jarosławem Kaczyńskim, jestem przekonany, że dojdzie do porozumienia. Ale dobrze, sekundę. Pan mówi, że jestem przekonany. Czy Zbigniew Ziobro przyjmie te warunki? To jest, no, nie wiem, jak prościej mam to... To jest jego decyzja, proszę pana. Zbigniew Ziobro w Solidarnej Polsce ma taką pozycję, podobną, może nie aż taką, jak Jarosław Kaczyński w PiSie. Dobrze, jasne? To sekundę. Nie odpowie pan na pytanie, czy przyjmiecie warunki PiSu, tak? Mam nadzieję, jeżeli uzna, że to są warunki do przyjęcia, my zachowujemy autonomię. My nie możemy z góry powiedzieć teraz, przecież ja nie jestem upoważniony, żeby tutaj w takim programie fantastycznym wypowiadać się w imieniu... Mam umocowań takich. Panie proszę, to ostatnie pytanie. Szanujmy słuchaczy. Czy żona to też człowiek? To więcej niż człowiek. Pytam dlatego, że Sebastian Kaleta powiedział, że ludzie Solidarnej Polski w spółkach Skarbu Państwa jest proporcjonalnie najmniej. Chciałem spytać, czy w takim razie Patrycja Kotecka jest również brana pod uwagę jako człowiek Solidarnej Polski, czy też nie, bo w końcu jest... Mam okazję znać ją i myślę, że podnoszenie tematu Patrycji Kotowskiej jest nadużyciem dlatego... A to dlaczego, przepraszam? Nadużyciem jest, nadużyciem. Żona ministra dostaje fotel w zarządzie dużej firmy ubezpieczeniowej. Naprawdę nadużycie. Jej umiejętności, wykształcenie i efekty pracy. Ale panie redaktorze, efekty pracy. Panie poprawili pośle. Wyniki, to co naprowadzi, no przecież, proszę panie bardzo, pośle, jest doskonałym menedżerem. Panie pośle, ja od maleńkości miedzią się interesuję. Jakby co to KGHM, dobra? Nie przystoi tego. Naprawdę, sprawdziłem to, się zainteresowałem tą sprawą, bo ona jest ciągle podnoszona w koło Macieju. Naprawdę. 24... Uważam... RMF24.pl, interia.pl, panie pośle, wyniki prowadzonej przez nią firmy są znakomite. Bardzo panu dziękuję. Daj Boże takich menedżerów. Serdecznie dziękuję. Panie pośle, daj Boże zdrowia. Kontynuujemy. Ale jeśli mogę, pytałem nie o znakomite przygotowanie Patrycji Koteckiej, dziennikarki, do pełnienia... Efekty pracy. Błagam pana, naprawdę, na litość boską. No, człowiek dostaje pracę, kiedy możecie co najwyżej antycypować jego efekty, prawda? No zgodzi się pan ze mną. Antycypować, może powiem to prościej, przewidywać. Kiedy Patrycja Kotecka dostawała pracę w Link 4, czy firmie zależnej od PZU SA, to ona była tylko lub aż dziennikarką. W takim razie ja oczekuję posady, ponieważ jestem starszy od Patrycji Koteckiej, mam większe doświadczenie dziennikarskie. Ja bardzo proszę posadę w zarządzie KGHM-u. A wie pan, że panu bym powierzył poważne funkcje, bo proszę pana, a poza tym bym sprawdził, jak pan kieruje. No ona dostała nagrody w pracy za wyniki, to nie jest za ładne ludzie, oczy. I że jest żoną ministra, no jest atakowana. Myślę, że szkoda programu, takiego fantastycznego, żeby piłować tą sprawę, która jest wygodnym, pośrednim atakiem na ministra Ziobrę. No naprawdę. Jest wiele gorszych, ja wiem dużo. Naprawdę, to nie jest dobre. Macie wiele gorszych przykładów? Tak, patrzę na różne sytuacje, bo to, proszę pana, że władza przynosi takie efekty, to nikt nie jest święty. Ja tu mówiłem nieraz w tym programie. Ja zadałem tylko jedno pytanie. Nie o to chodzi. Czy ona była brana przez Sebastiana Kaletę pod uwagę jako człowiek Solidarnej Polski? A tego nie wiem, naprawdę nie wiem. Bo myśmy już tę rozmowę przecież prowadzili tak naprawdę. W tej chwili kluczową sprawą nie jest problem jednej czy drugiej osoby. I temat Witolda Ziobry. Ja już o tym wszystkim tysiąc razy mówiłem. Nie chcę do tego wracać. Wszyscy wiemy, gdzie pracuje najbliższa rodzina Zbigniewa Ziobry. A propos rodzin. Pańska rodzina gdzie pracuje?
Cała piątka moich dzieci pracuje, mogę się nimi pochwalić i wszyscy uczciwie pracują, można sprawdzić każdego, może pan pojechać z kamerą i sprawdzić, czy mamy to, o czym pan teraz mówi. Absolutnie nie. Wszyscy. A gdzie pracują? Najstarszy prowadzi firmę, bardzo ciężko, w tej chwili pozdrawiam go. Drugi własną działalność prowadzi, trzeci prowadzi własną działalność, czwarta pracuje, a piąty studiuje. Ostatni studiuje. Czwarta pracuje gdzie? Jedna pracuje, to co pan pyta, w Enerdze, o niej najwięcej. Enerdze, tak. Proszę mi przypomnieć, to jest spółka należąca... Skarbu Państwa, tak. Ja tylko pytam. Dostaję 5 000 zł, żeby to, bo to jest bardzo ważne, a tam gdzie pracowała i proszę pojechać z nią porozmawiać, co robi, jak pracuje, ale i pan się przekona, nie, że to nie jest dobry przykład. Ja też nie, ale... To też ja panu tego... Bronię dobrego imienia i co? Pan uważa, że to jest jakiś skandal? Nie. Jej przejście było czyste, uczciwe? Proszę pana, ale absolutnie... Pan w kontekście mówi. Ja publicznie... Przepraszam. Ja tylko pytałem, jak wy liczycie tak zwanych ludzi Solidarnej Polski. Czy liczycie tylko polityków nominowanych przez siebie, czy też liczycie na przykład członków ich rodzin? Akurat w przypadku pańskiej córki, naprawdę, to jest zupełny detal. Ja zresztą tu publicznie... Na antenie Radia RMF mówiłem, że zarzuty wobec siostry Mateusza Morawieckiego uważam za absurdalne. Kobieta, która pracuje od kilkunastu lat w jednej firmie, dostała tam wewnętrzny awans i pracowała tam dużo wcześniej, zanim PiS objął władzę i teraz zarzuty tego rodzaju uważam za absurdalne. Ale zgodzimy się, że każdą sprawę należy dokładnie, uczciwie, surowo, ale nie okrutnie i nie tendencyjnie oceniać. Panie pośle, bo uciekliśmy... Nie chcemy być lepiej traktowani i gorzej. Samo chcemy być traktowani jak wszyscy. Jak wszyscy ludzie, tak jak jest. Wszyscy w PiS-ie. W koalicji i ja widziałem niejedno, jestem 20 ponad lat w Sejmie, widziałem niejedno. Daj Boże, żeby takich koalicjantów miał każdy, kto jak będzie wy. W Polsce rządził. Tak jest. No wie pan. Jesteśmy wiarygodnym, lojalnym. Ja powiem tak. I to mnie najbardziej boli, dlatego mówię o tym, że jestem zdziwiony obrotem sprawy, bo nie ma powodów do zrywania koalicji. Niech pan zerknie w swoje prawo. Ten młody człowiek tutaj, to mój wybitny wydawca Karol Pawłowicki. Gdyby Karol Pawłowicki w trakcie tej rozmowy, on tam coś siedzi i pisze w internecie. Gdyby on na przykład zaczął mnie teraz pouczać i mówić, jak ja to fatalnie prowadzę tę rozmowę, a jak powinienem ją prowadzić, to myślę, że po tej rozmowie zmyłbym mu głowę, choć jest wyższy. Ale nie zerwałby pan współpracy. Wie pan, myślę, że byłoby... To jest właśnie, to jest ta różnica. Bo zostałoby to uznane za daleko posuniętą nielojalność. Oczywiście. Nie tylko wobec mnie, oczywiście, ale wobec firmy. I dlatego ta sytuacja, która jest teraz w tej koalicji, jest za właśnie... daleko posunięta. Proszę pana, wyciągnijmy wnioski, czy się dogadać. Absolutnie. Ma pan rację. Dobrze, ale wie pan... A jest wspaniały współpracownik. Oczywiście. Rozmawia czasami ze mną, umawiając całą kapitał. Całą rozmowę jemu. To jest człowiek z Gdyni, czyli rozumiem, niemalże pana krajan. Z północy. Tak, oczywiście. O jego życiu osobistym też mógłbym coś wspomnieć, ale nie możemy. Nie, o Martynie nie możemy mówić, nie? Nie. Ten moment powinien być inspiracją dla prezesa jednego i drugiego. Otóż to, trzeba się porozumiewać. No dobrze, widzi pan. Wyciągać wnioski. Ale ja jednocześnie w trakcie tej rozmowy, używając tego porównania, chciałem powiedzieć jedno. Takie zachowania jak wiceministrów z Solidarnej Polski przez każdego szefa byłyby odczytane jako akt absolutnej, czystej nielojalności. Skandalicznej skądinąd. Jedzie szef do Brukseli negocjować, a myszy mu tutaj będą harcować i pouczać go, co ma robić. No z całym szacunkiem, jak Janusz Kowalski chce zostać premierem, to niech wygra wybory, no. Ale panie redaktorze, jeszcze raz podkreślam, waga spraw, również analiza zachowań wobec nas. My jesteśmy mniejsi, my wiemy, że możemy mniej, natomiast jest do wyjaśnienia wiele spraw, nie tylko ta, o której pan mówi. Zachowania czy wypowiedzi pojedynczych ludzi to nie jest stanowisko partii. Ale to nie są pojedynczy ludzie, to są najbliżsi wasi współpracownicy. Pan w tej chwili, ktoś słuchając nas może odnieść, że mamy do czynienia z jakąś zorganizowaną, potężną armadą, atakami. No nie ma. Jeżeli były wypowiedzi, myśmy się czasami nie zgadzali z tym, co się dzieje. To prawda. To prawda. Może forma była niewłaściwa, ale od tego trzeba rozmawiać. Nie możemy w sposób nieodpowiedzialny wystawić na szwank koalicji i sprawowania rządów w Polsce. Wiele można było panu zarzucić. Tak. Ale nigdy nikt panu nie zarzucał braku kultury osobistej. I pan doskonale wie, że tego rodzaju zachowania waszych polityków, nie przypadkowych jakichś tam pojedynczych ludzi, tylko waszych polityków, są, powiedziałbym tak, w życiu osobistym niegrzeczne, w życiu politycznym są nielojalne i mogą być odczytane jako casus belli. Przyjmuję, bo są życzliwe pańskie słowa krytyki pod naszym adresem. Ależ to prawda, ja jestem życzliwy dla każdego. Ale naprawdę, poza tym chcę powiedzieć, że w Solidarnej Polsce rozmawiamy.
Mówię to, a słuchają nas też na pewno koledzy. Powiedziałem nieraz, co mi się podoba, nie podoba. Pewne rzeczy trzeba zmienić, trzeba uważać, co się mówi. Dobra, to teraz... Ma pan rację, trzeba uważać, co się mówi. Wróćmy bo może do to być wykorzystane jako pretekst, ale nie powód. Jako pretekst. Ale pana zdaniem PiS szuka pretekstu? Myślę, że to, co teraz mówimy nawet, to są sprawy, które trzeba sobie powiedzieć w oczy, wyciągnąć wnioski. To powinno się zmienić, trzeba uważać. Czasami trzeba powiedzieć przepraszam, ale to nie jest powód. Powtórzę, ale to PiS, nie jest powód, żeby na tacy nieść opozycji prezent w postaci nadużycia tej koalicji. Mem się ukazał w internecie. Przychodzi z kwiatami Zbigniew Ziobro, dziękujemy za wotum nieufności. Do budki. Wie pan, jest Zbigniew Ziobro, co by nie powiedzieć, jest drugą osobą najbardziej znienawidzoną w naszym obozie, okej? Okay? Jest tak czy nie? Nie wiem, wie pan, nie, no, ale pan mamy, na pewno. Mamy jakiś niech pan mówi, że nie. Nienawidziometr? Tak, to nie, tak, jest najbardziej obiektem ataku. Kaczyński jest to jest cel numer jeden, numer dwa jest Zbigniew Ziobro. No dobrze. To fakt. No i jaki z tego wniosek? Wniosek jest nie do końca taki, rozumiem. Że w tej chwili, a były takie wypowiedzi, bo pan mówi o naszych wypowiedziach. Nie, ale ja tylko zadałem zupełnie inne pytanie. Nie wiem, czy pan w ogóle. Ale pan czasami... jest znakomitym dziennikarzem. A czy pan się czasami. Sprawiedliwie mówmy. A czy pan mówmy, jak były wypowiedzi pod naszym adresem też. Nie. No. A pytanie było zupełnie inne. Tak. Pytanie było tylko takie: tak. Czy PiS szuka pretekstu? Nie sądzę, że PiS szuka. Natomiast można takie wrażenie odnieść, niestety bardzo mocne wrażenie, bo każdy człowiek pyta, o co wam chodzi? O co wam chodzi? Dlaczego chcecie koalicję wystawić na sztang? To ja powtarzam, proszę pana, Vox Populi, Vox Dei. Ja słucham ludzi. I proszę mi wierzyć, dostaję masę SMS-ów. Tadek, co wy robicie? Czy wyście zwariowali? Takie mam słowa. Dobrze, to, ja mam to pan mnie teraz pyta, co jest pretekst. A to jest powód? Dobrze, to ja mam prośbę. Pan weźmie, to jest powód? Pan weźmie wdech i wydech, a ja zadam pytanie. Bo chciałbym zadać pytanie o politykę. Zupełnie jasne pytanie polityczne, które wszyscy zadają, a odpowiedź na nie nigdy nie padła. Jakie są oczekiwania PiS-u wobec Solidarnej Polski? Czy może je pan wymienić? To co ja rozmawiałem, myślę, że chodzi o rozmowę na temat tego, co się wydarzyło ostatnio. Wbrew temu, co powiedział pański gość wczoraj, Radosław Fogiel, to jednak uważam, że odbiór naszego głosowania w sprawie zwierząt, ustawy o ochronie zwierząt, była niewspółmierny odbiór, krytyczny i to jest jeden temat. Ustawa covidowa to jest drugi temat i o tym rozmawiają i będą rozmawiać. Myślę, że tylko o to chodzi. Myślę, o te dwie ustawy, z czego jedna już... Myślę, że głównie o to chodzi. Również to, co pan powiedział, jest pokłosiem też, że te wypowiedzi, te twittery bardzo źle zostały przyjęte, ale my o tym rozmawiamy, liderzy rozmawiają i niech się dogadają. A czy to nie jest tak, jak mówią politycy PiS-u, zwłaszcza ci, no, którzy mogą sobie pozwolić na więcej, że po prostu, tacy jak na przykład Marek Suski, że wy po prostu merdacie psem i że macie ambicje zastępowania PiS-u w najważniejszych sprawach. Chcecie narzucać swoje tematy i chcecie po prostu, żeby PiS realizował waszą politykę. No to są wypowiedzi i niektórzy mogą więcej. To prawda. I mogą, czasami, i mogą czasami prześmiewcze, ironiczne, nawet a to nie szydercze. Było ironiczne. A co to jest? No kiedy mówi, że... kiedy ktoś mówi, porównanie że chcecie... do ogona i do... To nie jest eleganckie, przyzna pan. No nie, wie pan, błagam pana. Zwroty frazeologiczne mają to do siebie, że nie odczytujemy ich dosłownie. Proszę się nie zachowywać jak Beata Kempa, której kiedyś powiedziałem kwiatek do kożucha i ona się oburzyła, że porównuje Jarosława Kaczyńskiego do kożucha. Naprawdę, bo ona wtedy jeszcze miała etap kochania Jarosława Kaczyńskiego. Oburzyła się, szczerze się oburzyła, że porównałem prezesa do kożucha. Dzisiaj są takie czasy, wszystko można sprawdzić. Nie, to teraz głośno. Nie, ja nie to nieprawda. Nieprawda. Nie zgadzam się z tym. Czy wy narzucacie, czy wy chcecie narzucić swoje tematy PiS-owi? Absolutnie nie. A na przykład... To megalomania byłaby z naszej strony. Dobrze, wie pan, to ostatnie przykłady, te, o które PiS ma pretensje. No. Wymyślacie temat konwencji stambulskiej i jej wypowiedzenia i wymyślacie sprawę kuratora w Łodzi, który został odwołany waszym zdaniem z powodów politycznych. Panie redaktorze, wypowiedź nawet najbardziej prominentnych polityków na Twitterze czy gdzieś, to nie jest stanowisko Solidarnej Polski. Nie, ale wie pan, politykę realizuje się nie tylko przez uchwały partii, tak, które przyjmowane są w głosowaniu, ale również przez wypowiedzi polityków. Sam pan dawał teraz przykłady rozmaitych wypowiedzi posłów PiS. Tak.
A ja mogę panu w takim razie... Ale to nie jest to stanowisko. PiS, to jest stanowisko Joachima Brudzińskiego, Marka Suskiego, tak. Radosława Fogla, etc. I biorę tą poprawkę, bo pogardliwe, ironiczne i uszczypliwe, jakby to nazwał, nieeleganckie i przykre wypowiedzi pod naszym adresem, ładujcie sobie biurka, takie rzeczy, proszę pana, to nie jest stanowisko PiSu. Dobrze, to teraz zostawmy... Otóż to nas różni, widzi pan? Widzi pan? Dobry moment, bo ja pokazuję, że my się nie obrażamy, bo ważniejsza sprawa jest na stole dobrze, niż wzajemne właśnie żale i pretensje. Pytanie poważne. Czy na stole jest również nominacja, albo raczej odwołanie Bogdana Święczkowskiego, szefa prokuratury krajowej? Innymi słowy, czy PiS żąda od was dymisji Bogdana Święczkowskiego? Według mojej wiedzy i pytania taka sprawa nie została postawiona. To chodzi w internecie. Ale ja nie jestem na rogu ulicy kumoszką czy babcią, która opowiada różne ploteczki. Nie. Według mnie nie było takiej propozycji. Wczoraj rozmawiałem z ministrem. Czy Zbigniew Ziobro zgodziłby się wejść do rządu i nie piastować stanowiska wicepremiera? Według naszych ustaleń, jakżeśmy rozmawiali z nim jako Solidarna Polska, jako zarząd, uważaliśmy, że to jest podstawowy element naszej całej linii. Dla nas Zbigniew Ziobro jest tym, kim dla PiSu jest Jarosław Kaczyński i sobie nie wyobrażamy odejścia jego z funkcji ministra sprawiedliwości. Ale to jest jedyna rzecz. Czyli tylko to. A czy stanowisko wicepremiera jest dla was równie ważne? Nie sądzę. O tym mówił sam Zbigniew Ziobro. Ambicja tak, ale nie chora i my jesteśmy realistami. Jeszcze raz podkreślam, jesteśmy gotowi do dużych wyrzeczeń, żeby utrzymać, ocalić program dla Polski. Nie Solidarna Polska jest najważniejsza. Dobrze. Wyborcy nam by nie wybaczyli, tydzień temu, gdybyśmy teraz to rzucili tak o. To ja zdradzę moją prywatną rozmowę może nie prywatną, ale nieoficjalną rozmowę z ważnym politykiem Prawa i Sprawiedliwości, który tydzień temu, jeszcze hen przed ustawą zwierzęcą, mówił mi, że problemem w negocjacjach z wami są właśnie stanowiska wiceministrów. Otóż PiS miał, wedle tego, co mówił mi mój rozmówca, wysoko postawiony polityk PiS miał oczekiwać dymisji wiceministrów. To znaczy sekretarze stanu wasi powinni wrócić do Sejmu, jak mówi, bo nie ma komu pracować. Nie będę dementował ani potwierdzał informacji, co do których nie wiem. Natomiast jeszcze raz podkreślę, nie chcemy być ani gorzej, ani lepiej traktowani niż partia Gowina, okej? Okay? Tylko czyli tyle. Gdyby się okazało, że wszyscy sekretarze stanu, znaczy inaczej, że posłowie nie mogą być sekretarzami stanu, że zostanie przyjęta taka zasada, to wy się na to zgodzicie? Powiedziałem jeszcze raz, jesteśmy mniejszym koalicjantem i chcemy partycypować w Sejmie, również w rządzie, w takiej skali, jaka wynika z naszych... Czy pana zdaniem to jest odpowiedź na moje pytanie? Proszę. Czy to jest odpowiedź na moje pytanie przypadkiem? Jesteśmy gotowi do kompromisu. Panie redaktorze, no nie mogę panu odpowiedzieć w tej chwili, bo pan stawia pytanie. Nie wiem dlaczego, bo nie może pan odpowiedzieć na to pytanie. Tak. Tak? Działamy na szczęście kolektywnie i nie jest tak, że Zbigniew Ziobro wymyśla i robi. To my rozmawiamy. Inaczej. Daliśmy mu rękę. Jeżeli on pójdzie na kompromis, przyjmiemy to. Przyjmiemy to. Ma naprawdę od nas wolną rękę w rozmowach z Jarosławem Kaczyńskim. Dobra. Nie komplikujemy. Chcemy szybkiego porozumienia. Chcemy zakończyć tą sytuację, bo czas biegnie i śmieją się z nas. Pan 100 razy mówił, że chcecie porozumienia, ale jednocześnie ja mam takie poczucie, że nawet pan nie chce odpowiedzieć na kilka bardzo oczywistych pytań. No właśnie to jest jedno z tych pytań, na które odpowiedź jest dość prosta, tak lub nie. O tym zdecyduje Zbigniew Ziobro. Odpowiedź jest? No tak, panie redaktorze, powiedzieliśmy mu, Zbyszek, rozmawiaj w naszym imieniu. Idziemy, proszę pana, prosto, idziemy szybko, nie komplikujemy sytuacji. Dobrze. Daliśmy mu wolną rękę, okej? Okay? Jasne to jest? To bardzo panu dziękuję za rozmowę. Na koniec pytam, co tam u Magellana? Zachęcam państwa do lektury może nieznanej, tak? Bo czytam Magellan, Stefan Zweig, bardzo ciekawa książka, bo mówią wszyscy o Kolumbii cały świat do dzisiaj, natomiast Magellan Ferdynand jest postacią zapomnianą, a ciekawe jest to, bo on nas zawstydza. Stefan Zweig Kogo, przepraszam? Wszystkich, myślę nas, Polski? Tak? Bo Stefan Zweig napisał książkę z zawstydzenia. Dlaczego? Bo jechał transatlantykiem i pomyślał sobie, co ja mam na tym statku? A Magellan, ruszając z 285 ludźmi, w beczkach woda, słonina, suchary, żadnych komunikatorów, prądu, niczego. Nie, jestem przekonany, nieznane że i opłynął świat. I dzisiaj współczesny człowiek, który narzeka na to czy na tamto, powinien przez moment pomyśleć o Magellanie i powiedzieć zaraz. Oni, była legenda, wypłynęli. Był pan w Lizbonie? Byłem. A był pan na grobie Magellana? Tak.
klasztorze Hieronimitów, prawda? To jest w zasadzie pod Lizboną. Był Portugalczykiem, ale oczywiście pomógł mu król Hiszpanii. To też ciekawa sytuacja a propos polityki, że u swoich czasami się jest niedocenianym, a u innych tak. Powiedział Tadeusz Cymański, poseł Solidarnej Polski, doceniany przez RMF. Bardzo dziękuję. Kłaniam się nisko. Pół żartem, pół serio.